Jak wiemy, Microsoft udostępnił instalator dla systemu Windows 10 w wersji 32-bitowej, a także 64-bitowej. Jednak część osób spotyka się z takim problemem, gdy pobierają to narzędzie, próbują je uruchomić. Widzimy taki komunikat. Nie można poprawnie uruchomić instalatora, uruchom ponownie komputer. I istnieją dwa rozwiązania tego problemu. Pierwsze to spróbujmy uruchomić to narzędzie jako administrator. Być może jeśli uruchomimy ten program z uprawnieniami administratorskimi, to nam pomoże. To jest pierwsze rozwiązanie. Jeśli to nie zadziała, to upewnijmy się, że pobraliśmy poprawną wersję narzędzia. Przejdźmy do właściwości tutaj i zauważmy, że nasz komputer jest to komputer 64-bitowy. A to narzędzie, które pobrałem, jest to narzędzie 32-bitowe, więc jeśli teraz przejdziemy właśnie do pobrania narzędzia 64-bitowego i je uruchomimy, nie powinniśmy mieć żadnych problemów. To wszystko w tej krótkiej poradzie.